Państwo, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zrobić taką fasolkę, wiecie, żółtą, którą już zbieramy u siebie, jak ją przechować, aby była w całości, była zdrowa i nam po prostu służyła. Szanowni Państwo, wielu z Was mówi tak, no wsadzamy do słoika i będzie dobra. Nieprawda. Trzeba znać technologię przetwarzania takiej właśnie fasolki. Ja tą technologię znam nie od ojca, nie od matki, od Marysi Kowalskiej, która była kiedyś kierownikiem działu przetwarzania warzyw w Owinie. Był to taki stary zakład w Bozentynie, który przetwarzał praktycznie wszystko. I czereśnie, i wiśnie, i jabłka. Było to wszystko takie zdrowe. Robił nawet taki szampan typu pieniawa. W tej chwili zakład został zniszczony. Zostały tylko zgliszcza. I ona właśnie przekazała mi, jak taką fasolkę zachować w formie takiej, jaka właśnie jest. Jest to bardzo, bardzo stara metoda kultywowana przez zakłady przemysłu owocowo-warzywnego Owin w Bozentynie. Pokażę Wam. Widzicie fasolkę. Jest ładna, jędrna, zebrana. Co musimy z nią zrobić? Mamy końcówkę, gdzie rośnie i końcówkę, gdzie ma koniec. Obcinamy tylko tą końcówkę, gdzie rośnie. I rzucamy sobie do miednicy. Proszę bardzo, oby się nie pomylić, muszę okulary ubrać, ale widzę jeszcze w miarę dobrze, na tyle, żeby to, szanowni Państwo, zrobić. Obcinamy te końcówki. Dlaczego obcinamy końcówki z jednej strony? Dlatego, aby nie wypłukać tych wszystkich substancji zdrowotnych z tej naszej fasolki. To jest saksa, tak to się można wyrazić, gdyż jest to fasolka polska. Oczywiście wielu hajterów zaraz skoczy, że fasola nie jest polska, przywieziona skądś i tak dalej. A ja powiem tak. A guzik się znacie, bo niby wszystko wiecie, a nic nie wiecie. Ja jestem stary, uczę się całe życie i wiem, że jestem w dalszym ciągu głupi. Czego Wam nie życzę, ale nie bądźcie czasami za mądrzy i nie wychodźcie przed orkiestrę, jak to mówił kiedyś nasz prezydent. Po co mamy wychodzić przed orkiestrę, skoro i tak jesteśmy skazani? Szanowni Państwo, zrobiliśmy tą fasolkę. Mamy obciętą. Co teraz idziemy z tą fasolką robić? Idziemy do kuchni. Jesteśmy, szanowni Państwo, w kuchni. Przygotowujemy tą naszą fasolkę do blanszowania. Tak to się fachowy proces zaczyna. Mamy fasolę. Mamy wodę, wrzątek. Zobaczcie, wrzy jak cholera. Przykręcę trochę gaz. O, ale się gotuje. I teraz musimy ją zablanszować. Jak my ją blanszujemy? Nic prostszego. Aha, skład tej wody, żebyście wiedzieli. Bierzemy tak, 2 słoiki wody, czyli 2 litry wody zimnej wlewamy. Wlaliśmy tą wodę. Bierzemy 2 łyżki cukru i 1 łyżkę soli. Sypujemy tutaj. I to wszystko gotujemy. I to jest wszystko, co mamy zrobić. Podkręcamy gaz na większy ogień. Rzucamy tą fasolkę do blanszowania. O, cholera, jedna uciekła. Do blanszowania. Właśnie na tym polega to blanszowanie, żebyście wiedzieli. Przykrywamy to pokrywką. 3 minuty. Pamiętajcie, 3 minuty, nie więcej. Przerywam, za chwilę będę wyciągał. Państwo, jak widzicie, proces blanszowania dobiega końca. Co my teraz z tą fasolką robimy? Zamykamy i wychodzimy na zewnątrz. Mamy ten garnek, jak widzicie. Odkrywamy go. Fasolka jest zblanszowana w tym syropie. Pozwólcie, że usiądę. Co ja teraz z tą fasolą robię? Ano, wypieprzam ją z tego gara do miednicy. Odsączam, o. Wyrzucam ją, patrzcie. Ona jest taka troszeczkę zwiędła. Idziemy dalej. Mamy. Fasolka jest, szanowni Państwo, zblanszowana. Zobaczcie. Jest zblanszowana. I teraz co się z tą fasolką dalej dzieje? Mamy ten syrop, który żeśmy zrobili. Pamiętajcie, ten syrop jest bardzo ważny. Teraz, szanowni Państwo, bierzemy sobie słoik. I co robimy? No układamy tą fasolę w słoiki. Kładziemy ją tutaj. O, patrzcie. Kładziemy ją, jest gorąca, no ale im bardziej gorąca, tym lepiej dla nas jest. Ja robię to tak poglądowo, żebyście widzieli wszystko. I co się Wam z reguły dzieje, jak tą fasolkę zrobicie?
bo nie wiecie wszystkich procedur. A Marysia Kowalska z Bozentyna po prostu zdradziła mi tajemnicę tego właśnie. O, wkładamy tą fasolkę. O, tak. Nakładziemy jej pełny słoik. Zrobiłem taki film po to, gdyż teraz fasolka występuje i wy winniście, szanowni państwo, wiedzieć, jak tą fasolkę zrobić i przetworzyć. Proszę bardzo. Mamy fasolkę wpakowaną do słoika. Co teraz z tą fasolką robimy? Otóż nic innego, tylko ten syrop, który żeśmy gotowali, recepturę znacie, nalewamy w garnek i tym syropem zalewamy tą fasolkę. Patrzcie. Żadnych głupich dodatków. Jak powiedziałem, cukier tylko i sól. Zalewamy na równo z tym. Bierzemy nakrętkę i mamy słoik gotowy. Patrzcie. To jest nasza fasolka szparagowa typu saksa do konserwacji. I teraz najważniejsze. Proszę słuchać, co mówię. Bo jak nie posłuchacie, to spieprzycie. Szanowni państwo, ten słoik pasteryzujemy. Tak zwaną półtendylizację robimy. W jednym dniu wkładamy go do gara i pasteryzujemy jedną godzinę. Wyciągamy go, żeby była później twarda. Wyciągamy go, czekamy do następnego dnia. I w dniu następnym pasteryzujemy jedna, druga godziny. I to jest cała sztuka pasteryzacji fasolki tej naszej szparagowej typu saksa. Nie możecie inaczej zrobić. Jak zrobicie inaczej, zacznie wam plechnieć, puchnąć i po prostu wyrzucicie to na złom. Jeżeli zrobicie według mojej receptury, daję wam gwarancję, że ta fasolka będzie stała 10 lat, bo u mnie stoi po 10, po 12 i będzie w takim stanie, jak żeście ją po prostu włożyli. Powtórzę jeszcze raz. W pierwszym dniu gotujemy jedną godzinę od chwili zagotowania, a w drugim dniu jedna, druga godziny. I taka fasola nam po prostu zostanie. Wyciągamy, smarujemy olejem do beczki i mamy w okresie kryzysu fasolkę po prostu naszą polską saksę na najcięższe chwile. Pamiętajcie, to jest bardzo ważny przepis. Mało która gospodyni to wie, chociaż mogę się też mylić. Ale większość nie wie, tych młodych szczególnie. Dlatego róbcie to, gdyż fasola to też jest białko. Białko pochodzenia roślinnego, które może zastąpić nam białko pochodzenia zwierzęcego w przypadku, jak będzie kryzys. Także tym kończę. Dziękuję również za uwagę.